Juniorzy, młodsi Jaroty i Jarocin rozpoczęli obóz dochodzeniowy na terenie spółki Jarocin Sport. Podopieczni Kamila Stefaniaka od poniedziałku szlifują swoją formę, by w rundzie wiosennej walczyć z najlepszymi zespołami w naszym województwie w każdym meczu o zwycięstwo. Ten tydzień zaplanowaliśmy sobie na 10 jednostek treningowych. Pierwszy trening rozpoczyna się o godzinie 10.30, o godzinie 13.00 mamy obiad, drugi trening rozpoczynamy o 14.30. No, treningi są urozmaicone, bo są i na siłowni hotelowej, na boisku sztucznym i na sali. Warto podkreślić, że trójka zawodników zespołu juniorów młodszych Szymon Komendziński, Dawid Krzyżaniak oraz Wiktor Smołaga obecnie przebywają z zespołem seniorów na zgrupowaniu w Uniejowie. Na pewno jest to wyróżnienie dla tych chłopców. Dla drużyny również, chłopacy się również cieszą z takiej okazji, że ich koledzy z drużyny mają możliwość trenowania z pierwszą drużyną, bo to oczywiście jest zawsze dodatkowy bodziec dla tych chłopców, którzy zostają tutaj w tej drużynie i starają się, aby równie dobrze też wskoczyć na to miejsce jak ich koledzy. Tak, jest to wyróżnienie i bardzo kibicuję chłopakom i cieszę się, że mają możliwość zagrania nawet w krótkim wymiarze czasowym, ale to będzie na pewno dla nich bardzo duże doświadczenie. Nasi piłkarze z rocznika 2000 i 2001 zmagania ligowe w Wielkopolskiej Lidze Juniorów Młodszych wznowią 26 marca. Tego dnia rywalem naszej drużyny będzie Polonia Środa Wielkopolska.